Witajcie kochani w nowym filmiku. Dzisiaj na moim kanale gości Paweł, główny wizażysta marki Estée Lauder. Pawła już na pewno znacie, ponieważ wielokrotnie występował w moich filmikach, również na Instagramie. Często gdzieś tam razem jesteśmy. Nawet przygotowałaś moje Insta. Właśnie, o. I słuchajcie, Paweł dzisiaj wykona letni makijaż. Pokażę kilka kroków, takie podstawy, kilka fajnych kosmetyków i wykonaj na mnie. Także kochani, zapraszam do oglądania Coco Collection, no i filmik wakacyjny make-up. Tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie. No to co, lecimy z makijażem? Do roboty. Zaczynamy. Zaczynamy od preparatu Wake Up Balm. Jest to pielęgnacja, ale jednocześnie produkt, który bardzo fajnie odświeży skórę, czyli przebudzi ją. Nakładamy rytualny wzór serca od środka na zewnątrz. Uważaj na moje drzwi. Przepraszam. Bo później trzeba będzie je poprawiać. Jasne, tak pamiętam, co się już zrobiła. No tak, ale chciałam Ci powiedzieć, że ten pomysł ze zrobieniem challenge'u, żebyś wykonał mój makijaż, odtworzył mój makijaż, to jest bardzo dobry pomysł. Ja jestem za tego. Wbrew zawsze będzie wyzwaniem, bo każda kobieta ma jednak swoje preferencje a propos brwi, także... No wiesz, tam odtworzyć mój makijaż to chyba nie będzie jakaś zbytnio duża filozofia. No masz świetny makijaż dzienny. Oj tam, świetny, nic w nim szczególnego. Super, no, mamy nałożoną pielęgnację. Kolejny produkt to już będzie oczywiście podkład, ale to nie będzie typowy podkład, bo będzie to krem BB. Natomiast podkładane oczywiście podany w technologii Cushion, czyli... I nakładamy go poduszeczką. Nakładamy go specjalną poduszką. Ja już próbowałem palcami, próbowałem pędzlem, jednak to nie jest to samo. Musi być ta poduszka na zasadzie tego tapowania. Ja uwielbiam. Mój też ulubiony. W zeszłym roku, jak go poznałam, to się zakochałam. I ja powiem szczerze, w tym roku. O. W tym roku zacząłem używać i jestem po prostu maniakiem tego produktu. No i ma filtr 50 i to też jest bardzo ważne. Mega ważne. A efekt daje po prostu obłędny. Nie wchodzi w pory, nic się nie dzieje ze skórą. Na zdjęciach wygląda pięknie, pomimo tego filtru SPF 50. Także naprawdę myślę, że na wakacje to jest rewelacja. Ja też uważam, że to jest świetny produkt i wszystkim go polecam, bo naprawdę warto. Teraz co? Korektor pod oczy. Teraz korektor pod oczy. Co na polecasz wakacje? Dziennych? No właśnie, w takim dziennym BB. Makijażu. BB, czyli mamy znowu tutaj lekka formuła. Jest. No i korektor oczywiście możemy nakładać przeróżną techniką. Może to być trójkąt pod oczami, mogą to być ciapki, mogą to być promienie. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak ty sobie nałożysz ten korektor, tak? Bo każda technika będzie dobra. Ja lubię na przykład też te ciapki, czyli w ten sposób. O. Kilka razy. Pod jednym okiem i najpierw to wklepuję, tak? Dopiero potem przejdę do drugiego oka, ale zawsze palcem. To teraz kolejny krok. Kolejnym krokiem będzie pudrowanie twarzy, twoim ulubionym pudrem, zresztą i moim również, ale później jeszcze ci pokażę ten mój trik, o którym ci dzisiaj wspomniałem, że? Tak. Mój ulubiony puder naprawdę sprawdza się świetnie, rewelacyjnie i chyba myślę, że do każdej cery się sprawdzi bardzo dobrze. Ja uważam, że puder jest absolutnie genialny, ponieważ jest to puder dosłownie delikatny jak piórko, invisible, dosłownie niewidzialny na skórze, aczkolwiek tworzący taki satynowy finish, czy to wykończenie, które jest naprawdę rewelacyjne. Można nakładać gąbeczką, można nakładać pędzlem, ja zrobię to pędzlem, także na zasadzie takiej lekkiej polerki. Bardzo lubię w ten sposób wykańczać makijaż, bo jednocześnie i utrwala, i... No i teraz uwaga. Ten twój trik. Mój trik, słuchaj, polega na tym, że biorę ponownie BB, bo ja też używam tego pudru, wcześniej tego BB i rzeczywiście ten efekt na skórze jest genialny. Nabieram dosłownie odrobinę, na tej gąbce tak ładnie rozmasowuję i raz jeszcze dokładam tego BB. Tak.
tak dla nadania takiego glow effect. Bardziej takiego świeżego, tak? Tak. Uwierz mi, trzyma się przez cały dzień. Przez cały dzień. Czasami, jeżeli mamy nawet suchą skórę, mi też się to zdarza. Ale czekaj, to jest, wiesz co, bardzo dobry pomysł, bo przecież my musimy filtr dokładać w ciągu dnia. Ja na to nie wpadłam. Bo nawet jeżeli nakładamy filtr 50, to przecież po kilku godzinach trzeba ten filtr dołożyć. Dokładnie. Tak? Więc tutaj mamy rzeczywiście taką opcję, że możemy sobie spokojnie na tę naszą już umalowaną twarz, przypudrowaną, dołożyć ten krem. Jak najbardziej, bo to jest właśnie produkt do poprawy w ciągu dnia. A teraz efekt jest naprawdę świetny, bo skóra jest taka satynowa, świeża. Błyszczy tak świeża. Dokładnie. Ekstra, świetnie. Teraz. Co teraz? Modelowanie twarzy, ale modelowanie na takim lekkim, w takim lekkim efekcie. No i tutaj uwaga, nie użyję bronzera. Ja wiem, że bronzer można używać, ja jestem jak najbardziej za i zawsze powtarzam moim klientkom, kupujcie bronzer, kiedy wyjeżdżacie na wakacje, ale mamy taki świetny produkt. Jest to róż, który ma odcień 320, a Lover's Blush, który wygląda jak bronzer. Wiele pani się boi tego produktu. Rzeczywiście, jest taki troszeczkę brązowo-różowy, ale bym powiedziała. Tak, natomiast efekt, jaki daje na skórze, jest po prostu obłędny. I można nim konturować. Można nim konturować, można nim modelować. Tak naprawdę on ma w sobie trzy różne rodzaje pigmentu. Czyli mamy tutaj brąz, mamy złoto i mamy jeszcze róż. Co daje taki efekt mega rozświetlonej skóry, wymodelowanej i takiego pocałunku słońca. No super, czyli idealny makijaż na lato. Genialny, genialny ten róż jest zawsze, zawsze i wszędzie i zawsze dobrze zrobi. Dobra. Uśmiech, bardzo dobrze, że się uśmiechasz. Ja uwielbiam, bo zawsze trzeba odwzorować ten naturalny rumień w twarzy. Nakładamy sobie w tym miejscu właśnie, w którym zazwyczaj się pojawia. To teraz robimy oczy. Teraz robimy oczy i uwaga. Tu mam dwie palety, za chwilę je pokażemy. I podstawą w makijażu letnim jest to, żeby wybierać palety, które są ciepłe. Wtedy ten makijaż jest stricte letni, bo jest taki otulony słońcem, jest takim pocałunkiem słońca, jest zachodem słońca. Tutaj można naprawdę mnóstwo określeń mianować. I przytrzymaj proszę jedną paletkę. To jest paleta chłodna. Tak? Chłodne, leża brązy, które są świetne, one są wspaniałe w makijażu biznesowym, w makijażu również wieczorowym, natomiast to nie jest paleta słoneczna i na pewno nie będzie to paleta na wakacje. No dobra. Tutaj natomiast dla porównania mamy paletę ciepłą. I to jest paleta, którą dzisiaj nałożymy. Paleta też brązów, które są ciepłe, piękne, gdzie mamy dekolory. Też złoto i to jest po prostu obłęd. Natomiast specjalna technika nakładania tych cieni. Tutaj wyjmiemy sobie aplikatory. Lubisz korzystać z aplikatorów dołączonych, bo ja nie znasz. Nie. Ja mam to samo. I uwaga, mgiełka, nasza mgiełka Estée Lauder, która ma w składzie kofeinę i elektrolity. O, czyli będzie tak lekko napinać. Dokładnie. No i oczywiście zawsze używam tej mgiełki na pędzel syntetyczny, taki jak do korektora może być. I z tej palety wybiorę sobie ten cień. I ten cień pójdzie jako główny bohater na całą powiekę. Czy jeśli nie mam takiej mgiełki, to mogę wykorzystać zwykłą wodę, na przykład termalną? Możesz, byle nic nie wiem. Możesz wykorzystać wodę termalną, ale ważne jest, żeby żaden produkt nie miał alkoholu. Okej. I teraz tak, kredka. Mam dwie kredki, czarną i brązową. To zależy tak naprawdę od Ciebie, której kredki chcesz użyć. Natomiast pamiętajmy, że czarna kredka zawsze wzmacnia efekt. Ten makijaż będzie mocny. Natomiast brązowa kredka ten efekt przełamuje, zmiękcza go. Dlatego ten makijaż zawsze będzie miękki. I o ile na przykład w letnim makijażu można użyć czarnej kredki do środka oka, ten wodnisty taki kole efekt, właśnie taki arabski, co ja bardzo uwielbiam, to na przykład brązowej nie używajmy do środka oka, no bo wtedy ten efekt będzie po prostu takim mdłym. I takie chyba zmęczone oczy da wtedy. Absolutnie, zgadzam się z tym, dlatego ja uważam, że dzisiaj tak.
Wybór należy do ciebie. Krótko. Zdarzy się na ciebie. Nie ma tak. Dzisiaj ty mi robisz makijaż, więc dzisiaj ty decydujesz. Słuchaj, możemy zrobić tak. Bo na pewno mnie zapytasz, jak przerobić ten makijaż dziennego na wieczorowy. Dobra. To ja w tym momencie użyję brązowej kredki na górną powiekę. Oczywiście mam cienie, mam też czekoladowy cień najciemniejszy, którym lekko wzmocnię ten efekt na górnej linii. Natomiast czarną kredkę damy na koniec, właśnie na linii wodnej, w momencie, kiedy na przykład mamy wieczór i trzeba szybko gdzieś wyjść, nie wiem, na imprezę na jachcie. No dobra, no to robimy tak. Biorę sobie znowu inny pędzel. Będzie to miotełka. Pędzelek. Kojarzysz tego tak. Pędzel, prawda? Mm-hmm. I z tej palety nabieram sobie cień matowy, ale to jest taki brudny beż. Uwielbiam ten cień. Nie wiem, jak go nawet do końca określić, ale to jest taki beż. No brudny beż, tak? Brudny, jasny beż. I tym beżem do tyłu główka, nie zamykaj oka, patrz na dół. Patrz na dół. Tutaj w tym załamaniu delikatnie sobie cieniuję. Znowu trik. Wracam do różu, który był. Nabieram ponownie delikatnie tego różu tą samą miotełką i w tym samym miejscu, w którym był teraz ten cień, znowu blenduję. Czyli mamy harmonię w całym makijażu. Wszystko jest takie delikatne. Ja to zawsze nazywam w efekcie takim Jennifer Lopez. Taki właśnie świeży, trochę taki plażowy make-up. Wiem, że na plaży się nie powinno malować, no ale już... Ale po plaży można. Nie, na razie mamy to w załamaniu. Teraz delikatnie wracam do cieni i nabieram tego czekoladowego brązu. Mleczna czekolada, bo jest cieplejsza. O, ja bym powiedziała, że bardziej gorzka. Myślisz? Mhm. Wędlowska. O, i wniatam sobie tę kreskę, która była zrobiona. Następnie tą miotełką lekko znowu cieniuję, żeby rozmasować i uzyskać efekt takiego gradientu, przejścia właśnie do ciemniejszego, jaśniejsze. I jest wzmocnienie, prawda? Teraz dół. Dół oka. I teraz tak. Są dwie wersje. W tym momencie, jeżeli na przykład nie chciałabyś obciążać oka, możesz wytuszować rzęsy i stopy, tak? Ale jeżeli byś chciała uzyskać taki pełniejszy efekt makijażu, możemy lekko brązem podkreślić i rozetrzeć tak 1/3 i za połowę oka rozetrzeć. Natomiast jest też coś takiego, że no powiedzmy, mówisz mi, idę, wychodzę wieczorem, jak zmienić ten makijaż wieczorowy, no to wtedy czarna kredka do linii wodnej i tę czarną kredkę na krawędzi możesz lekko rozetrzeć, wtedy ona lekko się rozdymi. Mhm. No to świetnie. Który efekt sobie? Pierwszy. No i teraz tuszowanie. Tuszowanie rzęs, jedną moją z naszych... Moją ulubioną, jedną z moich ulubionych, bo jeszcze jest ta druga wersja, wiesz, która? Tak jest. No. Ale dzisiaj... Pamiętasz ten trik, o którym ci wspominał Patryk? Z tą wygiętą szczoteczką, tak. Ja też to dzisiaj zrobię. Wyginam szczotkę w tuszu Double Wear. Dlaczego jest twoim ulubionym tuszem? Patrzę na dół.
Wiesz co, z kilku względów. Po pierwsze, bardzo ładnie wyciąga rzęsy. One się cały dzień utrzymują w takiej jednej pozycji, ale to, co jest w nim wspaniałe, to ma tą przedłużoną trwałość. I nigdzie się nie osypuje, nigdzie się nie odbija na górnych powiekach, na dolnych powiekach. I jest fantastyczny na lato. Teraz kolejny trik, bo zanim przejdziemy do ust, ukończmy sobie całość makijażu. To jest dzień numer 08. Dzień numer 08. 08. Jest to dzień oczywiście rozświetlający i ja ten dzień używam zawsze jako rozświetlacza, bo lubię, żeby był ten efekt glow jeszcze na skórze dodatkowo. Nabieram i zaczynam sobie od grzbietu nosa. Tu. Delikatnie. No, efekt jest piorunujący. Kości. Nakładam tu małym pędzelkiem, nie? Tu, w tym miejscu. Ale również. O, koniec brwi. I schodzenie ładnie na kości. I na brwi. Na linię. No i mam dla Ciebie kolor. Chociaż wiesz co? Pokażę kilka kolorów i bierzemy ten właściwy. I to jest nowość. To jest nowość, bo jest to błyszczek z kolekcji Pure Color Love. No, kolory są przepiękne. No. Jak myślicie, który tutaj wybrać za kolko? Myślę, że tak. Będzie pasował do mojej. Tak. I do granatu ten, który masz w kietce, naprawdę to będzie wyglądało mega. Ten jest bardziej neonowy, to jest już taki typowy Barbie, nie? A ten kolor jest mega, mega elegancki. Wiem, że lubisz taki kolor. Na lato? Super. Rewelacja. Dobra, Paweł, skończyliśmy makijaż. Mam do Ciebie jeszcze tylko kilka pytań. Takie najważniejsze kroki w takim letnim makijażu. O czym powinniśmy pamiętać w kilku słowach? Przede wszystkim lżejsza forma podkładu, czyli albo krem BB, tak jak dzisiaj nakładam tobie na twarz, albo delikatny podkład. Ale jeżeli w Twoim delikatnym podkładzie jest albo niski faktor, albo go w ogóle nie ma, to polecam filtr SPF 50, żeby nałożyć jako ostatni element bilengacji. Dokładnie, najważniejsze. Ochrona jest bardzo ważna. Zdecydowanie kolejny tak. Kolejny krok to oczywiście zamiast bronzera, dzisiaj zauważyłaś, jak pięknie prezentuje się ten róż, który ma drobinki różowe, złote i brązowe. Przez to ten efekt jest naprawdę niezwykły. Sama widziałaś, że na koniec musieliśmy jeszcze dołożyć, to on wygasa. Także z tym nikt nie przesadzi. I był nałożony również na oku. Także w załamaniu tworzy ten efekt trójwymiarowy. Kolejny element to cienie. Cienie, które powinny być ciepłe, a nie chłodne. Wtedy mamy takie delikatne brązy, coś może. I wszystko przełamane złotym pigmentem. Wtedy mamy zachowane wakacyjne słońce, słoneczny pocałunek i tak dalej. Czy ten efekt makijażu będzie wręcz mega, mega ciepły. I? No i usta. Usta, szalejemy z kolorem. Soczysty, energetyczny kolor na ustach. To, co doda nam naprawdę takiego blasku, świeżości. Dzisiaj wybraliśmy dla Ciebie ten przepiękny odcinek. Przepiękny jest. Intensywny róż. Jak konsystencja, jak efekt? Super. Jest naprawdę nawilżający. Nie czuję, żeby gdzieś tutaj mi się rozchodził. Fajnie się trzyma. Jestem zadowolony. To jest najnowsza kolekcja, także mam nadzieję, Można już sprawdzać, można szukać w sklepach. Już jest. Już od wczoraj jest i w Seforze i tak dalej. No i oczywiście naszych salonach. No tak, Paweł, bardzo Ci dziękuję za ten przepiękny makijaż.
No, dajcie łapki w górę, w dół, czy Wam się spodobał i czy chcecie kolejne filmiki w naszym wykonaniu, bo myślę, że Paweł ma tutaj bardzo dużo pomysłów i dobrych rad, które może Wam przekazać. Ja Tobie również dziękuję, dawaj. Dzięki. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa!